jedną z ciekawszych dla mnie osobiście informacji, jaka okazała się na stronach Najwyższej Izby Kontroli, była ta o funkcjonowaniu w Polsce obrony cywilnej. To jest taki specyficzny przypadek, kiedy mamy do czynienia z czymś, co funkcjonuje na papierze i właściwie nie funkcjonuje poza nim, bo obrony cywilnej jako takiej w Polsce nie ma. No, ubolewamy, że nie ma obrony cywilnej i problem jest głębszy, dlatego że my patrzymy na funkcję obrony cywilnej oczyma ludzi, którzy, no, część z nas ma doświadczenia z poprzedniego systemu, czyli te ośmieszane schrony dla notabli, te niepasujące maski przeciwgazowe, które... Myśląc o takiej właśnie obronie cywilnej, część ludzi mówi wprost, no ale w ogóle może nie powinno tu być tej obrony cywilnej. No więc i to jest mylny pogląd. My jako kraj ratyfikowaliśmy załącznik do konwencji genewskiej, zobowiązując się, że powołamy specjalizowane formy działania. Celowo uciekam od instytucji, bo to nie rzecz w tym, żeby powołać kolejną służbę, tylko żeby tak zorganizować te służby, instytucje, które działają w państwie, żeby znowu, o czym mówiłem wcześniej, tworzyły spójny system. Takiego systemu nie ma. Podzielam pana pogląd, zresztą ten pogląd podzielił również urzędujący minister spraw wewnętrznych, którego pan niemal zacytował, który ma świadomość, że ta tak zwana obrona cywilna jest na papierze. Ale przede wszystkim, i to jest chyba jeszcze gorsze, w czasie tej kontroli stwierdziliśmy w niektórych przypadkach, że był fikcyjny sposób raportowania, to znaczy informowano o szkoleniach, które się nie odbyły, informowano o strukturach, które nie istniały, informowano o systemie wprowadzania między innymi przedsiębiorców do tego systemu, którzy już nie funkcjonowali na polskim rynku. Jedna wielka fikcja. A pojawiają się w tej sytuacji pomysły, że być może taką formę jak obrona cywilna kraju, tym bardziej, że ona po prostu nie funkcjonuje, żeby ją zlikwidować i w jej miejsce powołać raczej jakąś formację, jednostkę wyspecjalizowaną, być może coś na wzór Gwardii Narodowej w Stanach Zjednoczonych. Wie pan, jak zwał, tak zwał. Problem jest taki, że my już żeśmy przeżyli przecież formację obrony cywilnej, która była wyspecjalizowaną formacją. Odeszliśmy od tego modelu, bo to nie na ten system ustrojowy. Po co wyważać otwarte drzwi? A z drugiej strony, proszę się nie gniewać, ale trochę pan sobie zaprzeczył, bo co tu likwidować coś, czego nie ma? W związku z tym nie, trzeba zbudować raczej taki system, który wykorzysta ten potencjał i tą siłę tych różnych organizacji. No przecież nie jest tajemnicą, że w dużej części zapewne będzie to oparte o struktury straży pożarnej, ale nie tylko, również o struktury samorządu, struktury zapewne przedsiębiorców, o struktury administracji rządowej w terenie. Nie ma pan takiego wrażenia, że to mógłby być w ogóle element pomagający w budowaniu w Polsce społeczeństwa obywatelskiego? No po naszą wątpliwość, wie pan. Przy czym są takie dziedziny, gdzie ludzie, nie czekając na państwo, sami się organizują. W związku z tym ja jestem optymistą. Uważam, że przy tych rozwiązaniach, bo przecież proszę zwrócić uwagę, że moim zdaniem Najwyższa Izba Kontroli no nie może wyręczyć władzy ustawodawczej i wykonawczej. My możemy zrobić tą fotografię, wyciągnąć wnioski, zaproponować w ramach wniosków pokontrolnych rozwiązania. Natomiast ciężar podjęcia decyzji o stworzeniu takiego czy innego modelu należy do tych dwóch innych władz. Natomiast no, ja tak to czytam, że naszym zadaniem jest jednak w miarę szybko ponownie zrobienie tego zdjęcia, dlatego że to, i to już nie jest tylko moje zdanie, to wynika z konstytucji i jeszcze raz powtórzę, z ratyfikowanej przez Polskę konwencji genewskiej, to jest jedna z podstawowych obowiązków państwa jako takiego. Jaki europejski kraj mógłby być dla nas wzorem, jeśli chodzi o funkcjonowanie obrony cywilnej? Z tej analizy, którą żeśmy poczynili, to na tym etapie bardzo interesujące rozwiązania ma Hiszpania, jeśli chodzi o właśnie obronę cywilną, zarządzanie kryzysowe, czyli jeśli chodzi o ten system zabezpieczenia ludności lokalnej. Hiszpania bardzo mocno podjęła pracę nad stworzeniem tego nowoczesnego systemu po tym dramacie i wybuchach w Mecze. Tam dopiero wtedy była pewna refleksja. No więc uczmy się na błędach innych.